trwa realizacja jednej z ważniejszych inwestycji w Zielonej Górze. Co w tej chwili się dzieje, co jest realizowane? Tak naprawdę rozbudowa mini zoo zaczęła się już w zeszłym roku, teraz jesteśmy na ukończeniu. W tym i w przyszłym tygodniu będą wszystkie odbiory, czyli musi zobaczyć, czy wszystko jest należycie wykonane strażak, sanepid, inspektor weterynarii też będzie sprawdzał, czy zwierzątka będą miały odpowiednie warunki. Jak to wszystkie odbiory zostaną wykonane, musimy zgłosić to do inspektora nadzoru budowlanego. No i następnie będziemy przywozić zwierzątka. Mam nadzieję, że jeszcze w marcu, w pierwszej połowie, być może marca, pojawią się zwierzęta z Cottbus. Przypomnę tylko, że będą tutaj małpki, kapucynki, lemury karta i owce świniarki. Jednak mimo, że już zaraz będzie ta inwestycja oddana, zwierzątka będą musiały się asymilować, więc około półtora miesiąca jeszcze będzie to nowe mini zoo zamknięte. W telegraficznym skrócie, co w ramach tego nowego, powiększonego mini zoo zostało już zrealizowane? Mogą Państwo tutaj zobaczyć, są trzy wybiegi. Wybieg dla lemurów katta, wybieg dla małpek kapucynek, wybieg dla owiec świniarek. Jest tutaj budynek toalet. Będzie też wielka altana, taka szkoleniowo-wypoczynkowa. Taki mały teren rekreacyjny, tutaj się już nie pojawią żadne zabawki. Chcemy, żeby to już był taki bardziej cichy teren, bardziej leśny. Pozostawiliśmy tutaj bardzo dużo drzew. Można zobaczyć, że nawet w wolierach rosną drzewa. Nie usuwaliśmy ich. A oprócz tego bardzo, bardzo dużo nasadzeń. Można tutaj zobaczyć, jest linia kroplująca, jak to wszystko wygląda, więc roślinki będą sobie pięknie rosły. No i myślę, że tak jak mówię, w czerwcu, być może na Dzień Dziecka, być może troszkę później, wszyscy już będą mogli zobaczyć to piękne miejsce.